14 kwietnia 2024 roku i 19 kolejka 5 Redbox Ligi. Witam Państwa, Marcin Kowalczyk z Kalisza. 10 kroków, 10 dużych, ciężkich kroków zostało nam do tego, żeby świętować to, co nam się należy, to, co wszyscy pragną od lat w Śremie, czyli powrót na tutaj wysokie progi. Pięknie się ułożyła ta kolejka wczoraj i dzisiaj. Tak naprawdę punkty pogubił lider, wicelider Łęka Opatowska i drużyna z trzeciego miejsca, czyli Krobianka Krobia. A więc dzisiaj tutaj w Kaliszu, tak naprawdę wygrywając, stawiamy się w fantastycznej sytuacji, wypracowując sobie przewagę nad najgroźniejszymi konkurentami. Piekielnie trudny zespół z Kalisza. Zespół, wiadomo, oparty w pewnym stopniu na zawodnikach pierwszego KKS-u, który wczoraj grał z Sandecją, tutaj na szczeblu drugiej ligi przegrał w stosunku 1-2. Widzimy w składzie, o których za chwilę, że mamy tutaj zawodników, którzy wczoraj byli na ławce rezerwowych pierwszego zespołu, dzisiaj będą tutaj grać od pierwszej minuty. Działem piekielnie ciężki teren, 10 kolejek do końca i ogromna szansa, żeby naprawdę znów móc cieszyć się piłką na wyższym poziomie. Wspomniałem o składach, to może zacznę od przedstawienia. Najpierw zespół gospodarzy w bramce z numerem 12, Furtak Marcin, dalej z numerem 4, Waliś Patryk z 6, Tomek Owczarek z numerem 7, Paweł Mocny z 9, Nikodem Siwiera z 10, Kamil Weber z numerem 11 zagra, Hubert Dylewski z 15, Wiktor Staszak z numerem 18, Wojtek Karasiewicz, kapitanem drużyny z numerem 20 jest Kamil Przysiecki i z numerem 24 Franek Leśniewski. Trenerem zespołu gospodarzy jest Adrian Wawrzyniak. No i warciarze w bramce standardowo Piotrek Szkotowski, dalej z numerem 6, Kuba Kozłowski, Damian Buszma z numerem 8, Kamil Szymandera numer 10, 11 to Krystian Pawlak, 16, Bartek Kabaj, 17, Mikołaj Berger, 21 to Adam Wiśniewski, 25 kapitan zespołu Luis Enriquez, 27 Chyżyk Max i numer 33 Torrado Brian. Trenerem, wiadomo, Michał Mocek, drugim trenerem, a zarazem kierownikiem drużyny Tomek Gendera. Widzimy już, sędziowie wyprowadzają zawodników obydwu drużyn na niebiesko. Dzisiaj warciarze w jednolitych, zielonych kostiumach zespół gospodarzy. Dobra pogoda do gry, 20 stopni, nie ma słońca, wiaterek lekko gdzieś tam powiewa, także miejmy nadzieję, że zawodnicy dopasują się idealnie do tych warunków i zafundują nam tutaj naprawdę kawał kapitalnego widowiska. Mówiłem o tym, że wczoraj punkty potracili wicelider i drużyna z trzeciego miejsca. Niespodziewanie Łęka Opatowska przegrała u siebie z Kanią Gostyń 5-2. Natomiast drużyna z Krobi uległa w Krotoszynie Astrze 3-1. Tak jak mówiłem, piekielnie ważne spotkanie. W tym momencie Warta Śrem z jednym punktem przewagi nad Łęką Opatowską. W przypadku dzisiejszego zwycięstwa byłoby już tych oczek 4. Natomiast 8 punktów przewagi nad drużyną z Krobi. W przypadku 3 punktów dopisanych dzisiaj robi się 11. I naprawdę, naprawdę sytuacja zaczyna być komfortowa. Troszkę kibiców tutaj
na starym stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji KKS Kalisz. Nowy stadion tutaj niedaleko nas. Muszę powiedzieć, że jadąc tutaj zastanawialiśmy się, bo tych boisk w Kaliszu chyba ze 3 albo 4, ze sztuczną, z naturalną murawą, także naprawdę warunki do trenowania, do grania tutaj w piłkę wręcz idealne. No, zresztą mówi o tym wynik chociażby pierwszego zespołu z Kalisza. Z powodzeniem rywalizują w drugiej lidze. Wczoraj, tak jak powiedziałem, przypadkowa, można powiedzieć, wpadka tutaj i utrata punktów, przegrana 1-2 z Sandecją Nowy Sącz. Tak naprawdę stawia pod znakiem zapytania pierwszą drużynę, co dalej. Widzimy już zawodnicy z Kalisza rozstawieni po boisku, nasi warciarze również i lada moment główny arbiter tego spotkania da sygnał, by rozpocząć. Dwa słowa o nieobecnych. Nie ma Macieja Skrzypczaka, który ze względów służbowych musiał niestety dzisiaj zostać w Śremie. Kontuzjowany Mikołaj Łoniewski, który już wiemy, że nie zagra do końca sezonu. Także kontuzjowany Michał Wojciechowski. Liczymy, że Michał lada moment dołączy z powrotem do drużyny. W ostatniej chwili także rozchorował się Mateusz Pietrowski i jego także dzisiaj nie ma w kadrze zespołu. No i rozpoczęliśmy. Buczma do Enriqueza. Pokazał się tutaj Torrado. Pokazuje się tam ładnie tutaj Mikołaj Berger. Dobrze Pawlak. Z powrotem do Buczmy. Ten do Enriqueza. Ładny przerzut tam na drugą stronę do Kabaja. Kabaj pograł sobie krótko z Chyrzykiem. Pokazał się Kamil Szymandera. Ładnie jeszcze podłączył się Kabaj. Będzie dośrodkowanie. Niepewnie tam interweniują obrońcy. Jeszcze do strzału tam Adam Wiśniewski. Czy uderzy? Ładnie technicznie próbował Adam Wiśniewski. Natomiast troszkę za wysoko. Dobrze weszliśmy w ten mecz. Widać, że to my będziemy chyba starać się tutaj prowadzić tą grę. Ładnie zaproszony do gry tam z prawej strony Bartek Kabaj. Dośrodkowanie, niepewna postawa obrońców KKS-u i Adam Wiśniewski mógł spróbować już uderzyć na bramkę. Widzimy gdzieś tam słoneczko, próbuje się tutaj przez chmury przedzierać. Miejmy nadzieję, że to doskonały prognostyk przed nami. Już rozpoczęli gospodarze aktywnie tam. Brian zmusza do niepewnego wybicia. Dobrze Szymandera. Jeszcze Pawlak tutaj. Odskoczyła ta piłka golkiperowi gospodarzy, ale poradzili sobie z tym wyjściem. Teraz ładnie żeśmy zmusili do błędu tam aktywnie Adam Wiśniewski z Kamilem Szymanderą i od autu za chwilę warciarze. Dobrze, od samego początku tutaj chcemy postawić swoje warunki gry, chcemy rozgrywać tą piłkę i zdominować przeciwnika. Enriquez do Kozłowskiego, to on dzisiaj tworzy parę stoperów z Luisem. Tak jak powiedziałem, nie ma Macieja Skrzypczaka, więc trenerzy musieli tutaj szukać innego rozwiązania. Wiśniewski, teraz on pierwszy przy tym zagraniu do Szatkowskiego i z powrotem zaczynamy budowanie akcji. Kozłowski do Enriqueza. Z lewej strony tutaj Buczma. Z powrotem jednak do Enriqueza. Ten do Wiśniewskiego. Ładnie z wodem tutaj Adam Wiśniewski. Troszkę niedokładnie do Torrado. Szkoda i trzeba teraz się budować w defensywie. Natomiast niedokładne zagranie tutaj, nie zdążył tutaj Wojtek Karasiewicz do tej piłki od autu warciarze. Szymandera do Kozłowskiego, ten pewnie do Kabaja, nie, wybrał tutaj Enriqueza, to Luis jest odpowiedzialny za wprowadzanie tych piłek, daleko tam do Chyrzyka, czy opanuje Maksiu piłkę? Tak, jeszcze powalczy, ładnie tutaj się zastawił,
zobaczymy. I od autu za chwilę Warta Śrem. Bartek Gabaj, to on będzie wrzucał piłkę na wysokości pola karnego. Pokazał się Chyżyk, Bartek Gabaj ładnie ze zwodem. Jeszcze do końca wpada w pole karne, już jest Bartek Gabaj, wyłóż tą piłkę. Jest teraz, ale skiksował Adam Wiśniewski, ale jeszcze jest Bućma, jest gol! Damian Bućma, było w tym trochę przypadku, ale ostatecznie ta futbolówka znalazła się na 16 metrze. Dopadł do niej lewy obrońca Warciarzy, huknął, trochę tam chyba rykoszetu jeszcze było. Natomiast mamy to, mamy 1-0 dla Warty Śrem. Brawo, brawo, mówiłem, że ten początek zdecydowanie dla naszej zespołu, ta bramka wisiała w powietrzu. Ładnie Bartek Gabaj minął swojego rywala na prawej stronie, dośrodkował. Trochę szczęścia, ale wiadomo, szczęście sprzyja lepszym i prowadzimy tutaj w Kaliszu 1-0, ależ pięknie otwiera nam się to spotkanie. Daleka teraz piłka, Kabaj, to on ładnie ją przeciął, Szymandera teraz do Torrado, ależ gdyby ta piłka przeszła, to Brian byłby oko w oko z Marcinem Furtakiem. Enriquez ładnie do Pawlaka, Pawlak skleił tą piłkę na klatkę, jakby była ona posmarowana klejem, teraz troszkę niedokładny Adam Wiśniewski od autu gospodarze. Dobrze tam Pawlak przeszkadza. Ładnie doskoczył Kamil Szymandera, ale ze zwodem tutaj wyszli gospodarze. Weber to on teraz daleko, natomiast ładnie tutaj Kuba Kozłowski pewnie ze spokojem do Bergera. Berger do Bućmy, strzelca bramki, przypomnę, w tym spotkaniu. Drugi gol Damiana Bućmy po tym przyjściu z Polonii Środa. Brawo, brawo panowie. Wiśniewski do Enriqueza. Do Bućmy. Pokazał się Pawlak, ładnie tutaj skleił tą piłkę nasz napastnik. Połapali się w tym jednak zawodnicy gospodarzy, już próbują, już tam daleko do lewej strony. Trzeba teraz się organizować w obronie, bo szybko te młodziaki tutaj zdobywają teren. Już do boku tutaj Weber, to on wykłada, ależ teraz ładnie pograli w doskonałej sytuacji, wydaje się. Był jeden z zawodników z Kalisza, natomiast nieczysto trafił w piłkę. Piotrek Szkotowski nie miał problemu z tym uderzeniem, natomiast na pewno to ostrzeżenie dla naszego zespołu. Już do boku Bartek Gabaj. Nie poradził sobie z tą piłką Chyżyk. Grają gospodarze. Ładnie teraz Gabaj przerwał tą akcję. Zaraz od autu. Zespół z Kalisza. Już grają, już przeszkadza tam Chyżyk na spółkę z Gabajem. Utrzymują się jednak gospodarze przy piłce. Perfekcyjnie teraz Adam Wiśniewski od autu na wysokości pola karnego. Za chwilę znów Kalisz. Już do tyłu, ładnie tutaj Torrado naciskał swojego rywala. Długa piłka, Luis w tym wszystkim najprzytomniej, najlepiej. Torrado ładnie utrzymał się przy piłce i już spróbujemy od nowa zbudować. Aktywnie teraz zawodnicy z Kalisza, konkretnie Siewiera Nikoś. To on próbował przeszkadzać teraz Kozłowskiemu w wyprowadzeniu tej piłki. Bućma, Enriquez. Cofnął się do rozegrania Wiśniewski. Do boku, do Kozłowskiego. Torrado teraz w środku boiska. Dzisiaj mówiłem na pozycji numer 10, a więc pod Pawlakiem, nasz najlepszy strzelec w tym sezonie. Kozłowski. Spokojnie tutaj budujemy tą akcję. Raz jeszcze Kozłowski, jest tam Gabaj, do niego długa piłka. Połapali się jednak defensorzy Kalisza w tym wszystkim, ale nie odpuszcza Bartek. Walisz. Do
środka do Webera. Najczęściej przy piłce ten zawodnik tutaj w szeregach gospodarzy szukał tam Karasiewicza, natomiast Enriquez w tym wszystkim najlepiej. Szymandera z powrotem do Enriqueza, pokazuje się Torrado. Enriquez jednak nie zdecydował się, wybrał bezpieczny wariant z Kozłowskim. Z powrotem do Luisa, pokazuje się tutaj Szymandera, jest szerzej Buczma, Szymandera jednak do środka, Wiśniewski, rozpędza się ta akcja do Bergera, Berger teraz do Buczmy, Buczma będzie na wysokości pola karnego dośrodkowywał, zaraz nie, jeszcze decyduje się mijać, ładnie teraz tam połapali się w tym obrońcy KKS-u i to oni wyszli z opresji. Taktyczny faul teraz Damiana Buczmy i możemy wrócić się, możemy ustawić, już grają gospodarze. Przypomnę, od 5 minut po golu Damiana Buczmy prowadzimy w Kaliszu 1-0. Dobrze, tam teraz Owczarek do lewej strony, przeszkadza Pawlak. Jest Chyżyk, jeszcze ładny teraz przechwyt Wiśniewskiego. Jeszcze utrzymaliśmy się przy piłce. Pawlak chyba pali Torrado, jednak tak, wydawało się, że krok do przodu przed stoperami Brian Torrado i faktycznie chorągiewka powędrowała w górę, pozycja spalona. Ale dobrze, ładnie odzyskał tą piłkę Adam Wiśniewski, potem utrzymał się przy niej Pawlak i próba prostopadłego zagrania do Torrado. Grają gospodarze, Dylewski, to on tutaj na tej prawej stronie ma trochę więcej miejsca, próbował gdzieś tam do Karasiewicza, ale brawo, pan profesor Luis Enriquez. Jeszcze raz Enriquez, ładnie ze zwodem teraz, zdecydował się jeszcze przegrać z tyłem, Buczma, ładnie tam, tu cała otwarta strona do Chyżyka, kapitalny ten przerzut Buczmy i takim wybiciem rozpaczliwym muszą ratować się gospodarze, ale utrzymują piłkę w boisku, grają, próbują tam lewą stroną, przeszkadza Torrado i dobrze, bo groźnie zapowiadała się ta akcja. Ładnie teraz powalczył Chyżyk, odzyskał tą piłkę i wywalczył stały fragment gry. Brawo. Już Torrado ustawił sobie piłkę, wiadomo, lewa noga, więc dochodząca piłka do bramki Furtaka. Już Enriquez, już Kozłowski zmierzają tam w pole karne, jest Kabaj, jest Pawlaga, więc zawodnicy, którzy znakomicie potrafią grać głową, ależby tu było fantastycznie podwyższyć na 2-0 teraz w tym momencie. Torrado już czeka na gwizdek, żeby móc strzelić tą futbolówkę, tak też się dzieje. Ładna piłka, dośrodkowanie, dochodzi Enriquez do strzału, faulowany gdzieś tam jeszcze w tłoku jeden z zawodników KKS-u i odrzutu wolnego za chwilę rozpocznie Marcin Furtak. Wiemy, że nie najwyższy wzrostem dysponuje Luis Enriquez, ale jakimś dziwnym trafem zawsze dochodzi do tych strzałów i nieraz te strzały kończą się sukcesem. Lekki wiaterek tutaj się teraz wzmógł na murawie w Kaliszu. Już grają gospodarze. Staszak przeszkadzał tam Torrado, ale wyszli z opresji. Dobrze, ten wysoki pressing ewidentnie krzyżuje plany gospodarzy. Staszak ładnie teraz ze zwodem wyszedł. Teraz chwila nieuwagi, na szczęście zarówno w naszych szeregach, jak i w szeregach gospodarzy i od bramki za chwilę Piotrek Szkotowski. Nie spieszy się nasz bramkarz, ale wiadomo, to my mamy korzystny wynik.
do Enriqueza. Enriquez ładnie tutaj ze spokojem wprowadza tą futbolówkę do Cabaya, troszkę za mocne to zagranie i od autu na wysokości ławki rezerwowych naszego zespołu za chwilę gospodarze Staszak. Dobrze, dobrze nacisnął tam Wiśniewski, zmuszając do błędu Karasiewicza i piłka po naszej stronie. Cabay do Chyżyka, ten ładnie odegranie do przodu. Cabay tutaj na walkę do Pawlaka, jest jeszcze Torrado, to on będzie próbował tutaj przeszkadzać. Teraz zagranie tam na lewą stronę, musi tutaj zorganizować się Bartek Cabay w obronie. Jest dośrodkowanie, ależ niebezpiecznie. Tutaj blisko, blisko był tam chyba Karasiewicz tej pozycji strzeleckiej. Minęła piłka na szczęście wszystkich i no, mieliśmy szczęście w tej akcji. Trzeba uważać, bo pamiętamy jak w pierwszym meczu w Śremie właśnie te boki, właśnie te skrzydła najbardziej nam zagrażały. Przypomnę, w Śremie na jesieni 3-2 prowadziliśmy 1-0 po bramce Torrado. Potem straciliśmy 2 gole, wyrównał Łoniewski i znów Torrado dał nam prowadzenie 3-2, którego nie oddaliśmy do końca spotkania. Już rozpoczął Szkotowski, walczy tutaj Berger do tyłu, do Szymandery, ten do Buczmy. Buczma z powrotem do Enriqueza. Buczma, Szymandera, ładnie gramy sobie teraz tutaj na utrzymanie. Kozłowski ma tam więcej miejsca, Kuba po prawej stronie, Cabay. Kuba decyduje się jednak do Enriqueza. Przydałoby się to rzucić gdzieś do przodu, rozerwać troszkę. Ładnie tam o skrzydła Cabay, to zauważył Szymandera, niedokładnie jednak to zagranie, natomiast w aut wybijają gospodarze i od stałego fragmentu gry zaraz warciarze, konkretnie Bartek Cabay. Pokazuje się Szymandera, Cabay jednak do Torrado, ten z powrotem do Cabaya. Szymandera, ależ teraz prosty błąd, na szczęście odzyskuje piłkę Kamil, ładnie obiega tam Szymandera, wpada w pole karne. Siła swego na jednego, jak to mówią, i odebrali piłkę Kamilowi. Cabay do Chyżyka, utrzymuje się Max przy piłce, ładnie ze zwodem, teraz będzie dośrodkowanie, jest tutaj Berger, troszkę za wysoko, mimo dobrych warunków fizycznych Mikołaj nie doszedł do tego strzału, teraz Luis Enriquez, tak, tak, wydawało się, że ręką pomagał sobie w opanowaniu tej piłki Wojtek Karasiewicz i Siwiera, Nikodem Siwiera był tym zawodnikiem. Dobrze wychwycił to asystent sędziego. Enriquez do Buczmy. Pokazuje się tutaj Pawlak, pokazuje się ładnie tam Wiśniewski, ależ teraz ładnie się obrócił. Pozycji spaloną wskazał boczny sędzia. Ładnie, bardzo ładnie gdzieś tam pokazał się w polu karnym Adam Wiśniewski, obrócił się w kierunku bramki i wydawało się, że oko w oko za chwilę stanie z Furtakiem, natomiast rągiewka w górze, pozycja spalona. Dobrze, ale dobrze, tak trzeba tutaj próbować z tej drugiej linii właśnie wchodzić. Widzimy jak Torrado czy Pawlak skupiają na sobie uwagę stoperów zespołu KKS-u, dlatego jest szansa czy dla Kamila, czy dla Adama właśnie, żeby z tej drugiej linii wejść i zagrozić. Ładnie, teraz Kuba Kozłowski, to on wymusił stratę, niedokładnie, teraz Torrado do Pawlaka, trochę niezrozumienie, chyba zbyt szybko Brian starał się wypuścić Pawlaka, nic z tej akcji nie wyszło. Grają gospodarze, dużo miejsca teraz tam mają na lewej stronie, schodzi do środka, zdecydował się na uderzenie jeden z zawodników KKS-u, natomiast wysoko, wysoko nad bramką. Piotra Szutowskiego.
otrzymujemy tutaj sygnały, że problemy z transmisją, że trochę się zacina. No niestety nie jesteśmy w stanie wszystkim tutaj zapanować. Pewnie kwestia internetu tutaj. No ale miejmy nadzieję, że lada moment będzie tutaj lepiej. Pawlak ładnie znów skleił piłkę. Enriquez ze spokojem Szymandera. Ładnie tutaj Kamil wyszedł pod tej presji. Buczma do Enriqueza. Pokazuje teraz Wiśniewskiemu. Enriquez tutaj, chodź tutaj, ci zaraz podam. Wiśniewski jednak decyduje się w innym sektorze boiska przemieścić. Teraz do niego piłka, to on odpowiedzialny jest za wprowadzanie w tym momencie tej futbolówki na pole przeciwnika. Kozłowski do Wiśniewskiego, ten do Enriqueza, już na połowie gospodarzy Luis. Szeroko Buczma, Luis jednak decyduje się na inne rozwiązanie. Szymandera do Buczmy, pokazuje się Berger. Damian jednak z powrotem do Enriqueza. Szymandera. Dobrze teraz wypychają gospodarze, nie dali nam tutaj rozegrać tej akcji. Spróbujemy drugą stroną. Kozłowski, jest Szymandera z pierwszej piłki do Kabaja. Dojdzie ten Bartek do piłki. Będzie rzut rożny, tak jest, umiejętnie. Umiejętnie poczekał, aż rywal wybije tą futbolówkę i mamy stały fragment gry. Już zmierza do piłki Brian Torrado, lewa noga, piłka dochodząca do bramki Furtaka. Przed polem karnym Buczma, Wiśniewski, w polu karnym reszta naszego zespołu, już Torrado, już sygnalizacja, co będziemy grali, jest dośrodkowanie, dobrze zawieszona tam piłka, przeszła do Pawlaka, jeszcze chyba utrzymają Kamil, tak? Czy tutaj w narożniku zdecydował się na dośrodkowanie, przejdzie ta piłka do Torrado, ależ zdjął tam z piłkę z nogi naszego najlepszego strzelca, jeden ze stoperów Kalisza, szkoda, bo już widzieliśmy, jak składał się pięknie Brian do tego uderzenia. Bartek Kabaj, to on rzutem z autu na wysokości pola karnego. Już pokazał się Torrado, gdzieś tam popychany. Sędzia jednak każe grać dalej. Dobrze, Wiśniewski. Berger tutaj jednak nie dojdzie do tej piłki. I już trzeba się organizować. Brawo, Damian Buczma. Teraz jakże ważny ten przechwyt, bo już tutaj Siwiera próbował uruchamiać po prawej stronie. Wiśniewski dobrze teraz zastawił piłkę, wymusił stały fragment gry i ze spokojem warciarze. Buczma do Torrado, troszkę za mocno, walczy jeszcze jednak Pawlak, jest Torrado, ładnie tam teraz pokazał Chyżyk, gdzie chce tą piłkę i prawie, że ona trafiła do naszego filigranowego pomocnika. Szkoda, bo oko w oko byłby z Marcinem Furtakiem. Nasz prawoskrzydłowy Szymandera do Kozłowskiego, ten do Enriqueza, Enriquez do Buczmy, szeroko tutaj Berger, do niego piłka, mało troszkę Mikołaja Bergera w tych początkowych fragmentach meczu, wiemy jakim gazichem dysponuje ten zawodnik, trzeba przyznać, że liczymy na jego rajdy tutaj tą lewą stroną. Kabaj z powrotem do Kozłowskiego, ten do Wiśniewskiego, ależ ładnie teraz pograliśmy tam na tej prawej stronie, troszkę uciekła futbolówka Chyżykowi, jeszcze jednak próbował Max walczyć ostatecznie od bramki, zaraz gospodarze. Dobrze, dobrze, dzisiaj gra się nam tą małą grę, takie krótkie, szybkie podania na małej przestrzeni w poszukiwaniu zawodników ofensywnych. Już rozpoczęli gospodarze. Już Torrado próbuje tam przeszkadzać. Owczarek do boku. Brawo Kozłowski tutaj przytomnie w tym wszystkim do Kabaja, Kabaj do Szkotowskiego. Daleko, daleko teraz do Maxa, jednak wiadomo, Maxiu troszkę niższy od rywala, więc trudno było mu tutaj powalczyć o tą głowę.
autu Kabaj. Pokazuje się Torrado, do niego piłka. Błąd teraz Briana, trzeba uważać. Jeszcze gospodarze przy piłce, jeszcze opanowają, jeszcze... Dobrze, naprawił teraz Brian swój błąd, nabijając gdzieś tam rywala. Piotrek Szkotowski w posiadaniu piłki. Już wygania swoich partnerów do przodu, już sygnalizuje, że będzie szukał rozegrania daleko. Zmiana decyzji do Kozłowskiego. Kozłowski z powrotem do Szkotowskiego. Znów Kuba Kozłowski. Ładnie teraz Bartek Kabaj. Więcej miejsca na tej prawej stronie. Od autu zaraz z Barciarza. Chyżyk. Walczy tam do końca. Przewinił jednak zdaniem sędziego i od rzutu wolnego za chwilę zespół KKS-u. Już do boku, do Owczarka. Piłka jednak się toczyła. Sędzia poprosił raz jeszcze o wznowienie tej akcji. Staszak. Do Owczarka. Szeroko tutaj ustawiony Dylewski, już zerwał tą prawą stroną. Owczarek jednak decyduje się w środek gdzieś tam zagrać do Webera. Na szczęście za mocne to zagranie. Najprzytomniej Piotrek Szkotowski. Już do Kozłowskiego. Ten do Kabaja. Kabaj niedokładnie do Chyżyka, ale odzyskuje piłkę Bartek. Dobrze tutaj dostrzegł Bergera, czy przejdzie ta piłka. Niestety nie przeszła, ale Bućma przytomnie dobrze ustawiony. Zbiera tą futbolówkę z tyłem do Enriqueza. Ten z powrotem do Bućmy. Bućma do Enriqueza. Grają sobie teraz panowie zamieszkujący Środę Wielkopolską, a grający w Warcie Śrem. Kozłowski. Dobrze, teraz cięta futbolówka. Pawlak przedłużył do Bućmy. Ma Damian tutaj więcej miejsca. Jest dośrodkowanie, ależ ciut za mocno i Furtak nie miał problemu z tym dośrodkowaniem. Już grają gospodarze. Już tutaj szeroko do Karasiewicza. Sędzia jednak zdecydowanym ruchem pokazał na narożnik boiska i pierwszy rzut rożny za chwilę dla KKS-u. Gotuje się tam w polu bramkowym. Już jest sygnalizacja, już jest dośrodkowanie przeciągnięta, jednak ta futbolówka zdecydowanie za mocno. Nieudany ten stały fragment gry. Przypomnę, po golu Damiana Bućmy prowadzimy w Kaliszu 1-0. Szatkowski, to on teraz do Enriqueza. Bućma, dobrze do Pawlaka. Pawlak wygrał tą pozycję. Szkoda, że odskoczyła mu ta piłka, bo była tam szansa na zagranie do Torrado. Teraz Brian ładnie odzyskuje piłkę. Dopatrzył się tutaj faulu naszego zawodnika, sędzia. I grają już gospodarze. Owczarek do boku. Problemy z opanowaniem piłki i od autu za chwilę Kabaj. Pokazuje się tam Pawlak, daleko do niego zagranie pchany, ewidentnie nasz napastnik, ale utrzymujemy się przy piłce. Teraz stracił równowagę Chyżyk, tym samym stracił futbolówkę. Daleko teraz powalczy tutaj Wiśniewski, tak, ładnie jest Berger. Zastawił się Mikołaj, dobrze. Do Enriqueza, spokojnie. Luis.
do Kozłowskiego, Kozłowski szerzej, do Kabaja. Znów lekkie problemy z przyjęciem. Widzimy, jak skacze ta futbolówka po murawie. Wydaje się z daleka dobrze przygotowane boisko, natomiast faktycznie, będąc na murawie, widziałem, że sporo nierówności. Także trzeba tu uważać. Buczma do Kozłowskiego. Ładnie tutaj uspokajając sytuację. Kuba Kozłowski to on teraz wprowadza. Adam Wiśniewski do Buczmy szeroko. Pokazuje się Berger, Mikołaj Berger przy piłce. Do Wiśniewskiego, szeroko tam Chyżyk, do niego właśnie piłka. Lepszy jednak Staszak. Walczy Pawlak, walczy Wiśniewski, kolejny przechwyt Adama. Ale teraz faulowany chyba Bartek, przepraszam, Grzegorz Pawlak. Sędzia jednak nie odgwizdał i trzeba uważać umiejętnie tam lewą stroną. Jest wyłożenie i na szczęście jest Luis Enriquez. Może teraz szansa na kontrę. Torrado ma dużo miejsca. Prawa strona tam, Chyżyk. Do niego podanie. Troszkę za plecy i nie opanował tej piłki Max Chyżyk. Szkoda. Źle tutaj Brian. Bardziej do przodu należało tą piłkę puścić, zapraszając do akcji Maxa. Dylewski. Karasiewicz. Do tyłu, do Owczarka. Już w środku pola KKS, konkretnie Staszak, ale kolejny przechwyt Adama Wiśniewskiego. Znów Pawlak pchany tam ewidentnie. Sędzia jednak jakby nie widział tych przewinień na naszym napastniku. Kabaj do tyłu. Szatkowski. Problem teraz lekki z przyjęciem. Dobrze teraz Buczma, ależ teraz do Bergera. Berger no, nie zabrał się z tą piłką Mikołaja. Szkoda. Szymandera do tyłu, do Enriqueza. Uspokaja sytuację Enriquez. Do środka, do Szymandery. Ładnie Kamil tutaj minął swojego przeciwnika. Jest Buczma na lewej stronie tutaj do Bergera. Mikołaj Berger już w polu karnym. Tańczy tam ze swoim przeciwnikiem. Do Szymandery. Szymandera zdecydował się na strzał. Jeszcze Berger walczył tam o piłkę. Rzut z autu dla gospodarzy. Dyskretny występ Mikołaja Bergera, trzeba tak to określić w tej pierwszej połowie, no ale wiemy, że to zawodnik, który potrzebuje kawałek miejsca, żeby dosłownie urwać się, pomknąć i huknąć jak z armaty. Ładnie teraz Pawlak odzyskał tą piłkę. Jeszcze ruleta, jeszcze do Bergera odskoczyła ta futbolówka Mikołajowi. I już KKS, już trzeba wracać, już trzeba się organizować w obronie, bo groźnie tamtą lewą stroną śmiga zespół gospodarzy. Weber to on teraz. Dobrze, Damian Buczma tutaj na wyprzedzenie. I Szymandera do Kozłowskiego. Enriquez. Szeroko tutaj Buczma. Enriquez ze spokojem jednak podprowadza tą piłkę. Teraz Buczma z powrotem do Enriqueza. Pół godziny meczu za nami. Przypomnę, 1-0 po golu właśnie Damiana Buczmy. Enriquez. Buczma. Ładnie teraz prostopadle tutaj do Torrado. Troszkę nie obrócił się w tę stronę, co należy Brian, ale utrzymuje się przy piłce. Jest Buczma, jest Wiśniewski. Może tak ze strzałem, panie Adamie. Enriquez. Do Torrado. Teraz na tym lewym skrzydle został Brian. Wiśniewski. Enriquez. Buczma. Torrado, ładnie ze zwodem Brian, już wpadnie w pole karne, jest wyłożenie tam do Chyżyka, nie doszła ta piłka ostatecznie, szkoda, chyba trochę za lekkie zagranie Torrado i ta futbolówka ostatecznie nie dopadła do Maxa Chyżyka, trzeba uważać, bo tam Staszak próbował mknąć tą lewą stroną, ładnie potrafiliśmy przerwać tę akcję.
już gospodarze, już tutaj na prawo. Teraz ładnie Damian Buczma utrzymał tę futbolówkę jeszcze w boisku, jeszcze zdołał wyprowadzić do Torrado. Enriquez, Buczma. Teraz niezrozumienie Bergera z Torrado. Grają gospodarze, Staszak do Dylewskiego, ten do Owczarka. Nie kwapi się nikt, że teraz Adam Wiśniewski. Owczarek tym sposobem gdzieś tam zrobił tą przestrzeń. Dobrze, Bartek Kawaj, nie pozwól, żeby ta piłka wyszła ładnie, umiejętnie jeszcze od nóg przeciwnika i za chwilę od autu warciarze. Jest 5. minuta spotkania. Przypomnę, cały czas 1-0 prowadzimy w Kaliszu z KKS-em w jakże ważnym spotkaniu. Pawlak przedłuża do Chyżyka. Jeszcze Torrado będzie tam próbował przeszkadzać. Dylewski. Dobrze, Berger wyskoczył. Ładnie teraz Damian Buczma. Troszkę za mocno, zdaniem sędziego, potraktował swojego rywala, konkretniej Wojtka Karasiewicza, i za chwilę sam poszkodowany od rzutu wolnego. Już rozpoczęli. Owczarek do środka, do Staszaka, jest przy nim już Torrado. Buczma tutaj umiejętnie nie pozwolił przeciwnikowi wejść w posiadanie piłki od autu. Za chwilę strzelec jedynej bramki w dzisiejszym spotkaniu. Pokazuje się Torrado, jest tu jeszcze Berger, jest Pawlak, ładnie Grzegorz przedłużył tą piłkę do Bergera. Grają ładnie teraz Kamil Szymandera, na wślizgu odzyskał tą futbolówkę, jeszcze gdzieś tam ucierpiał trochę w tym starciu. Owczarek. Teraz Szymandera, dobre dośrodkowanie tam, ale Szatkowski najprzytomniejszy. Dwa słowa o Piotrku. Wiemy po groźnym zderzeniu przed tygodniem w meczu z Astrą Krotoszyn. Problemy ze szczęką, wizyta u ortodonty i pod znakiem zapytania stał występ Piotra Szatkowskiego w tym spotkaniu. Natomiast udało się ostatecznie doprowadzić stan jego uzębienia do takiego stanu, że może dzisiaj stać w bramce warciarzy. Enriquez, Kozłowski, jest Wiśniewski, prostopadle teraz do Bergera, uderz Miki! Ależ teraz chyba nie połapał się Pawlak w tym, co chcą zagrać. Nie przerwał tej akcji. Buczma fauluje teraz Wiśniewski. Będzie pierwsza żółta kartka w tym spotkaniu. No musiał ratować błąd kolegów Adam Wiśniewski, bo zapowiadała się groźna kontra KKS-u. Żółta kartka, wiemy, nie grał przed tygodniem, właśnie pauzując za żółte kartki. A więc kartka numer 5 w tym sezonie dla Adama Wiśniewskiego. Już grają gospodarze. Staszak do tyłu, do Owczarka. Ten długą piłką. Dobrze, Kozłowski nie pozwolił tam Siwierze rozwinąć skrzydeł. Enriquez. Już tam Brian z przodu zrywał, nie dostrzegł jednak tego Enriquez. Jest Kozłowski z powrotem do Luisa. Torrado. Enriquez do Buczmy. Zamienili się teraz miejscami Berger z Chyżykiem. Teraz tu na tej lewej flance Max Chyżyk, a Mikołaj Berger tam po prawej stronie sobie chadza. Ładnie teraz Kozłowski z Kabajem.
Ten do Szymandery, już w narożniku boiska Kamil Szymandera. Faulowany chyba tam Kamil Szymandera, grać każą jednak sędziowie. Berger, on walczy tam jeszcze w narożniku i teraz dopatrzył się przewinienia naszego zawodnika. Sędzia i odrzutu wolnego zaraz gospodarze. Już rozpoczęli. Owczarek jest tutaj na boku Dylewski. Owczarek jednak decyduje się do środka, do Walisia. Waliś ma tam sporo miejsca, ale za bardzo pomysłu na grę chyba nie ma. Znów do Owczarka, ten do Dylewskiego. Jest tutaj przy nim Chyżyk. Powalczył Torrado i fauluje Staszaka i odrzutu wolnego zaraz gospodarze. Już Owczarek, już pokazują się koledzy do gry. Owczarek jednak nie może się zdecydować, co tutaj zagrać. Najprawdopodobniej wybierze długie zagranie do boku. Jest tam Staszak, jeszcze szerzej do lewej strony. Dobrze tam przeszkadza Mikołaj Berger. Jest dośrodkowanie, dobrze w tym wszystkim Kuba Kozłowski. Kamil Szymandera z Torrado, to oni teraz spróbują przeszkadzać w rozegraniu tej piłki przez gospodarzy. Owczarek wszedł ładnie tutaj z tą piłką, ależ teraz będzie groźnie. Jest ta lewa strona tam otwarta, jest do środkowania, przeszła ta futbolówka. Strzał z linii bramkowej, wybija Damian Buczma. Dobre to zagranie tam lewą stroną, dośrodkowanie i naprawdę mieliśmy sporo szczęścia teraz. Pawlak do Torrado. Już tracimy piłkę. Słabszy okres gry naszego zespołu. Pozwoliliśmy zdominować się gospodarzom. To oni teraz częściej przy piłce, to oni teraz konstruują akcje i zagrażają nam ładnie. Teraz brawo, brawo, Jakub Kozłowski w piłkę. Jeszcze tam sygnalizuje Enriquez, że była próba wymuszenia rzutu karnego i powinno się to zakończyć żółtą kartką. Dobrze teraz do Bergera Szymandera. Czy rozpędzi się Mikołaj Berger? Już grają gospodarze. Pawlak to on teraz próbuje przeszkadzać, ale umiejętnie wyszli spod pressingu zawodnicy KKS-u. Karasiewicz ma tutaj więcej miejsca. Karasiewicz jeszcze, on cały czas tą lewą stroną i Enriquez w tym wszystkim najprzytomniej. Szymandera, dużo miejsca teraz ma Kamil w środku, nie ma chyba za bardzo pomysłu jednak, co zrobić z tą futbolówką. Zdecydował się uspokoić, przegrać z tyłem, a szkoda, bo wydawało się, że można zaryzykować tam długą piłkę, czy do Torrado po lewej stronie, czy do Bergera na prawej, jeszcze w końcówce tej pierwszej połowy coś stworzyć. Tak jak mówiłem, spokojniejszy fragment tego spotkania. Warciarze starają się kontrolować przebieg meczu. Natomiast trzeba uważać, bo przed chwilą z linii bramkowej wybijał Damian Buczma, ratując nas od utraty gola. Teraz do Bergera może. Berger już jest w polu karnym, jest rozpędzony, wykłada teraz do Kabaja. Dobrze, dobrze, właśnie o takiego Bergera nam chodzi. Już Staszak. Ładnie teraz pograli zawodnicy Kalisa. Otwarta tam ta lewa strona. Na szczęście nie zdecydował się na to zagranie Staszak. Raz jeszcze on przy piłce. Będzie pewnie dośrodkowanie, tak? Natomiast jest tutaj Kuba Kozłowski. Od autu za chwilę gospodarze. Wydawało się, że to zawodnik KKS-u jako ostatni dotykał tej piłki, natomiast sędzia orzekł, że Bartek Kabaj. Czterdziesta czwarta minuta spotkania rozpoczęta. Już od autu gospodarze. Dobrze tutaj Kozłowski.
do Bergera. Berger o nogi przeciwnika i za chwilę od autu warciarze. Dotrzymać tą połowę do końca, nie stracić bramki, zejść z tym jednobramkowym prowadzeniem, odpocząć chwilę w przerwie, tak by mieć siły na drugą odsłonę. Bartek Kabaj. Daleko do Bergera, ten z powrotem do Kabaja, takie trochę ryzykowne, bo krótkie to zagranie, grożące kontuzją Bartka. Wiemy, że Bartek w tygodniu grał mecz kadry Wielkopolski i tam też poturbowany trochę, też nie wiadomo było, czy będzie w pełni sprawny i zdolny do gry, natomiast ostatecznie zdecydował się na występ w dzisiejszym spotkaniu. Szatkowski. Już pokazuje Piotrek do przodu, panowie do przodu, będę grał długą, tak też się dzieje tutaj do boku, za krótko trochę do Pawlaka, ale jeszcze przejmujemy tą futbolówkę. Wiśniewski, niedokładnie do Chyżyka, przeszkadza teraz Max, przeszkadza tutaj Wiśniewski, umiejętnie jednak wyszli z tego gospodarze i już Waliś, no to on wprowadza teraz piłkę na naszą stronę boiska, szeroko do boku, tam jest Staszak, ależ teraz ma więcej miejsca. Dobrze, Kuba Kozłowski w tym wszystkim. I koniec w tym momencie pierwszej połowy, a więc ani chwili nie doliczył główny arbiter tego spotkania. Przypomnę, po pierwszej prowadzimy 1-0 po bramce Damiana Buczmy. No i oby tak dalej.
Raz, raz. Serdecznie przed drugą połową. Widzimy zawodnicy, gospodarzy już na murawie. W tym momencie wychodzi nasz zespół. Przypomnę, po pierwszej połowie 1-0 po golu Damiana Buczmy i Warta Śrem z idealnym, wymarzonym wynikiem po pierwszych 45 minutach. Przypomnę składy, zanim jeszcze rozpoczniemy tą drugą odsłonę meczu. Gospodarze w bramce Furtak Marcin, dalej Patryk Waliś, Tomasz Owczarek, Paweł Mocny, Nikodem Siwiera, Kamil Weber, Hubert Dylewski, Wiktor Staszak, Wojciech Karasiewicz, Kamil Przysiecki, kapitan zespołu, i Franciszek Leśniewski. Warciarze w bramce tradycyjnie już Piotr Szatkowski, dalej Kuba Kozłowski, Damian Buczma, Kamil Szymandera, Pawlak Krystian, Bartek Kabaj, Mikołaj Berger, Adam Wiśniewski, Luis Enriquez, Maksymilian Chyżyk i Brian Torrado. Za chwilę druga część spotkania. Czekamy na rozpoczęcie. Dla tych z Państwa, którzy dopiero dołączyli do naszej transmisji, raz jeszcze przypomnę, 1-0 po trafieniu Damiana Buczmy. Warciarze na prowadzeniu. I w tym momencie rozpoczynamy drugie 45 minut. Miejmy nadzieję, że tak samo szczęśliwe dla naszego zespołu jak pierwsza połówka. Już gospodarze, Owczarek. Do boku. Próbują tam przeszkadzać nasi zawodnicy. Mikołaj Berger powstrzymał. Nie przepisował jednak swojego rywala i od rzutu wolnego za chwilę. Jednak, a nie, rzut wolny, miałem rację. W takich sytuacjach jak zwykle Tomek Owczarek, to on pewnie będzie gdzieś tam wbijał futbolówkę w pole karne. Tak też się stało, ładnie powalczył tutaj Adam Wiśniewski o odzyskanie jej. Chyżyk do Kabaja, raz jeszcze Wiśniewski, Chyżyk, kłopoty z przyjęciem, dobrze w tym wszystkim, Torrado, odzyskujemy piłkę, Kabaj do Kozłowskiego, ten do Szatkowskiego, bałem się, że trochę za krótkie to podanie, ale przytomnie nasz bramkarz, dobrze teraz Kamil Szymandera przed przeciwnika, faulowany i odrzut wolnego, za chwilę Luis Enriquez. Przypomnę, kapitalne rozpoczęcie tego spotkania w wykonaniu naszego zespołu. Dominacja, stworzono parę sytuacji, efektem czego gol Damiana Buczmy. Później gdzieś tam mecz się wyrównywał, a końcówka pierwszej części to no można powiedzieć nawet przewaga gospodarzy. To oni wypracowali sobie jedną, może dwie sytuacje niebezpieczne. Po jednej nawet z linii bramkowej wybijał piłkę Buczma. Wiśniewski do Torrado, ten nie dokładnie do Pawlaka, szkoda, bo nie było tam szans na uderzenie. Dobrze teraz Kamil Szymandera opóźnił to zagranie. Waliś do tyłu, do Furtaka, ten daleko, do przodu. Problemy tutaj z opanowaniem tej piłki przez Pawła Mocnego i odrzutu z autu Bartek Kabaj. Pokazuje się Szymandera, pokazuje się Pawlak, jest tutaj w linii także Torrado, daleko do Pawlaka.
dobrze teraz wychodzą gospodarze. Musi tutaj Kuba Kozłowski uważać. Piękne wejście tutaj, zdecydowane. I Kamil Przysiecki, kapitan zespołu gospodarzy, powstrzymany przez naszego obrońcę. Świetna, świetna interwencja Kuby. Już grają gospodarze. Waliś do środka, jest Weber, tam Dylewicz, jeszcze tam na tej prawej stronie próbują gospodarze. Jest dośrodkowanie w pole karne, Bartek Kabaj najprzytomniej w tym wszystkim, Chyżyk. Brakuje trochę rajdów tych naszych skrzydłowych w dzisiejszym spotkaniu. Zarówno Chyżyk, jak i Berger z drugiej strony tacy mało widoczni, muszę przyznać, na tych skrzydłach. Przewinił teraz Pawlak, faulowany gdzieś tam Franek Leśniewski. Zawodnik, który wczoraj był w kadrze meczowej pierwszego zespołu, dzisiaj od pierwszych minut tutaj wspiera drugi zespół z Kalisza. Już Owczarek, długa piłka, jest tutaj Kabaj, troszkę tutaj nieporozumienia, jeszcze Luis, jeszcze grają gospodarze, dobrze Chyżyk opóźnił teraz tutaj to zagranie, Leśniewski, brawo teraz Chyżyk na spółę z Enriquezem. Teraz Torrado dobrze odzyskał tą piłkę, niedokładnie trochę do Kozłowskiego, jednak naprawia swój błąd Brian. Buczma źle do Bergera, jeszcze jednak Buczma utrzymuje się przy piłce. Dobrze teraz tu do Chyżyka, ładnie się zabrał Max z tą piłką. Wpadnie w pole karne, ależ to przecież faulowane to było. Ale jeszcze gramy, utrzymuje się Max przy piłce, będzie dośrodkowanie, będzie wyłożenie, Szymon Dera, gol! Gol, proszę Państwa, gol! 2-0! Ależ tu zagrali. Maksymilian Chyżyk po tej prawej stronie tutaj wyłożył Kamilowi, a ten huknął na 2-0. Brawo, brawo panowie. Wydawało mi się, że faulowany był Max Chyżyk, bo gdzieś tam zepchnięty w plecy, tak jakoś ręką popchnięty. Umiejętnie jednak utrzymał się przy tej piłce, wyłożył Kamilowi, a ten nie zastanawiając się po długim rogu i bez szans Marcin Furtak. Pięknie, pięknie się rozpoczyna nam ta druga odsłona. Mamy 2-0 w Kaliszu. Grają gospodarze, Torrado. On tam przeszkadza, ładnie tutaj Kamil odebrał tą piłkę, jest Brian do Pawlaka, ten z powrotem do Briana, rozpędzamy się, Berger ma przed sobą trochę miejsca, zdecydował się na strzał, dobrze, bo wiemy, że potrafi huknąć Mikołaj Berger, natomiast tutaj zdecydowanie ta piłka gdzieś tam mu chyba podskoczyła na tej nierównej murawie i wysoko ponad bramką. Widzimy, że pomocy medycznej potrzebuje teraz Franek Leśniewski, ucierpiał gdzieś tam przy tej akcji z Maxem Chyżykiem i faktycznie usiadł teraz na murawie, trzyma się tam chyba za mięsień czworogłowy, zaraz zobaczymy, czy będzie mógł kontynuować to spotkanie. Pięćdziesiąta druga minuta spotkania, 2-0, przypomnę, w pierwszej części Damian Buczna, a dwie minutki temu Kamil Szymandera. Już poza boiskiem Leśniewski, gdzieś tam jeszcze pomocy potrzebuje Grzegorz Pawlak. Natomiast widzę, że szykowana chyba jest zmiana w zespole KKS-u, a więc Leśniewski najprawdopodobniej
na to boisko już nie wróci. Szymandera do Chyżyka, ładnie Max teraz zmienił tą akcję. Mówiłem, że mało aktywni skrzydłowi, chwilę później to właśnie Max Chyżyk przeprowadził ten fantastyczny rajd i obsłużył Kamila Szymanderę. Już Pawlak na boisku, już zmiana także w zespole z Kalisza. Teraz trzeba uważać, stały fragment gry, Kamil Przysiecki, miękko podcięta gdzieś tam piłka, na drugi dłuższy słupek, spalony na szczęście, zasygnalizowany przez arbitra bocznego. Bałem się tam, bo gdzieś tam wydawało mi się, że o rękę któregoś z naszych zawodników ta piłka mogła się otrzeć i że sędzia właśnie sygnalizuje jedenastkę, natomiast nic z tych rzeczy. Buczma daleko do Pawlaka, ładnie zastawia się tutaj nasz napastnik, Owczarek jednak zwycięsko z tego pojedynku. Teraz pchany z tyłu Kamil Szymandera przez Staszaka, daleko teraz do Torrado, na spalonym Brian Torrado, tak było widać, że nieco wysunięty nasz napastnik. Już grają gospodarze, Balisz. On teraz zdecydowanie do przodu, do Twardowskiego, to nowy zawodnik na boisku, który się pojawił, jeszcze szerzej, jest dośrodkowanie, jest tam szansa, jest uderzenie i dobrze, przytomnie w tym wszystkim Kozłowski na spółę z Adamem Wiśniewskim. Grają gospodarze, to oni teraz ruszyli, to oni po tej utracie gola numer 2 widać, że zdecydowanie i próbują tutaj wziąć się do roboty i odzyskać kontakt w tym meczu. Dobrze teraz Grzegorz Pawlak, no trzeba przyznać, że potrafi tą futbolówkę w super sposób skleić, opanować, zastawić, utrzymać się przy niej. No życzymy bramki Grzegorzowi tej na przełamanie. Wiemy, jak dobrze strzelał w sparingach, natomiast w meczach o punkty już ciągle brakuje tego trafienia. Za długo teraz tutaj do boku, do Karasiewicza i od autu za chwilę Bartek Kabaj. Widzimy rozgrzewających się także zawodników barciarzy, jest tam Kacper Piotrowicz, jest Aleksander Kaptur, Eryk Kaczmarek, Dawid Forszpaniak, Mateusz Janyga i Rafał Jańczyk. Już gospodarze próbują tamtą prawą stroną, teraz miękko i dobrze, dobrze Jakub Kozłowski. Dobry mecz dzisiaj Kuby, wiemy, że nominalnie to pomocnik dzisiaj z konieczności ze względu na brak Macieja Skrzypczaka, Kuba cofnięty do linii obrony i trzeba przyznać, że póki co znakomicie wywiązuje się z założeń. Już grają gospodarze, już ładnie tam Przysiecki do boku do Dylewicza. Dylewicz prostopadle, za daleko tam do Siwiery i od bramki rozpocznie Piotrek Szatkowski. Ciemne chmury nam tutaj naszły nad boisko, nie wiadomo, czy to zaraz będzie padać, czy to po prostu Kalisz tutaj się smuci, że przegrywa. Wczoraj przegrał pierwszy zespół, dzisiaj na tą chwilę przegrywa drugi. Także nie tęgnie miny póki co miejscowy. Od autu warciarze, konkretnie Damian Buczma. Daleko do
Bramka. Utrzymał się przebicenie, a teraz strata. Już trzeba uważać, bo już tutaj lewa strona. Twardowski ma sporo sił, bo przed chwilą co dopiero zameldował się na boisko. Dobry powrót Wiśniewskiego, musi uważać Adam, bo pamiętamy, że jako jedyny został ukarany żółtą kartką w pierwszej części. Grają gospodarze. Walisz to, on teraz wszedł w to wszystko. Jeszcze dobrze do Twardowskiego. Jest wyłożenie przed pole karne. Walisz i bardzo dobrze Luis Enrique. To on teraz wyprowadza futbolówkę i to on fauluje, pokazuje sędzia. Wydawało się, że to Luis był faulowany, jednak gdzieś sędzia dopatrzył się przewinienia naszego kapitana. Tak, jakieś niefortunne zderzenie tutaj. Jest chwila na odpoczynek, jest chwila na korekcję tutaj ustawienia. Myślę, że trzecia bramka zamknęłaby to spotkanie, natomiast póki co trzeba bronić. W pole karne jest tutaj Twardowski, to on mimo tego, że chyba najmniejszy na boisko, zdołał oddać strzał głową, natomiast dobrze Piotrek Krzętkowski, już jest Wiśniewski, jest Enriquez, gramy spokojnie tutaj od tyłu, wygania do przodu swoich kolegów z drużyny Luis, teraz do Kozłowskiego, Kozłowski do Wiśniewskiego. Nie kwapią się z zaatakowaniem nasi rywale, więc też i spokojnie tą futbolówkę wprowadzamy na połowę KKS-u. Enriquez do Buczmy, Buczma z powrotem do Enriqueza. Trzeba uważać, żeby się tutaj nie pogubić, ależ teraz ryzykownie Kozłowski, ale z dużym spokojem. Ładnie teraz Bartek Kabaj ze zwodem, to on tutaj wpadnie w pole karne, będzie sytuacja. Nie mógł się chyba zdecydować Bartek, czy strzelać, czy dośrodkowywać. Ostatecznie taki centrostrzał odbity od rywala i od rzutu rożnego za chwilę warciarze. Piłką tutaj, natomiast już Brian ustawiał piłkę w narożniku, lewa noga, więc piłka dochodząca do bramki Marcina Furtaka. Dobre dośrodkowanie tutaj, ale wprost w ręce golkipera KKS-u. Jeszcze ma uważać, już kontra, ładnie w tym wszystkim tutaj Max Chyżyk, to on pierwszy tutaj powstrzymał wychodzącego Przysieckiego i od autu gospodarze. Karasiewicz
stronami. Berger z Chyżykiem, znamy ten manewr już z pierwszej połowy. Dobrze, Szymandera teraz walczy tutaj z trójką, aż przeciwników ostatecznie pomógł Berger i od autu gospodarze już daleko, już na wysokości pola karnego. Karasiewicz do środka, ładnie teraz utrzymują się przy piłce zawodnicy KKS-u. Staszak, Owczarek będzie gdzieś tam daleko do Twardowskiego, przytomnie w tym wszystkim Kuba Kozłowski. Wysoko teraz ta piłka do Chyżyka. Wiemy, że co jak co, ale głowy to Maksio wygrać raczej będzie mu ciężko. Brzydszy fragment teraz meczu, takiej troszkę szarpanej gry, stałe fragmenty. Znów rzut wolny dla gospodarzy. Przypomnę, Warta po trafieniach Damiana Buczmy i Kamila Szymandera prowadzi w Kaliszu 2-0. Jest dośrodkowanie, jest mięciutko zawieszona piłka. Luis Enrique z tym, który eksponował ją poza pole karne. Dobrze teraz Damian Buczma, dobrze choć nerwowo. Grają gospodarze, to oni teraz dłużej utrzymują się przy piłce. Owczarek jest prostopadło, ładnie tam wszedł z drugiej linii Siwiera, natomiast połapał się w tym wszystkim Piotrek Szatkowski i to on pierwszy przy futbolówce. Już pokazuje, co będzie grane, już futbolówka na ziemi. Rozpoczynamy na Pawlaka, brawo. Pawlak klatką do Szymandery, nie zorientował się jednak w tym Kamil, Kabaj z Twardowskim, teraz Karasiewicz z Bergerem. Do tyłu, do Staszaka, ten niedokładnie, Buczma z Chyżykiem, Damian Buczma, jest tam więcej miejsca, zwolnił jednak akcję. Damian z powrotem do Enriqueza. Kozłowski poszuka długiego zagrania, zbyt długiego do Kamila Szymandery. Ten jeszcze stryknął się tutaj przypadkiem z Karasiewiczem, natomiast na szczęście ani jednemu, ani drugiemu nic się nie stało. Już grają gospodarze, Waliś. Dobrze, to Rado tutaj przeszkadzanie ma, jak wprowadzić tą piłkę. Rosły stoper gospodarzy musi grać do tyłu, do Furtaka. Ten z powrotem do Walisia, może teraz jest już na polu warciarzy, jeszcze szerzej, jeszcze tam do prawej strony, dobrze przesunął Chyżyk, grają zawodnicy KKS-u i umiejętnie to wszystko czyści nasz kapitan. Rzut z autu na wysokości pola karnego warciarzy. Jest już piłka w grze. Cały czas tam gramy tą prawą stroną. Teraz ładnie Pawlak odzyskał piłkę dla zespołu Warty. Do tyłu, do Buczmy. Buczma jeszcze utrzymuje się przy piłce. Jeszcze jedno, drugie kółeczko. Ciężko mu zabrać piłkę. Bardzo ładnie teraz poradził sobie ze swoim przeciwnikiem. Dobrze, teraz Pawlak przyjął, obracając się jednocześnie. No i teraz może Mikołaj Berger tutaj jest na prawej stronie. Obiega sobie przeciwnika. Jeszcze włożył tam nogę. Wydawało się, że ostatnim tym, który dotykał piłki, był Waliś, jednak sędzia uznał, że to Mikołaj Berger, więc od bramki rozpoczęli gospodarze. Już grają, już tutaj do boku, do Karasiewicza. Ten do tyłu, do Walisia. W środku Staszak do Owczarka. Owczarek ma więcej miejsca, pewnie zaraz zdecyduje się na jakieś dośrodkowanie w pole karne. Nie kwapi się nikt za bardzo z naszych zawodników, żeby mu spróbować odebrać piłkę. Teraz Szymandera, Owczarek
za długo i jest tam, ale jeszcze walczą. Walczą warciarze i faulują, jak się okazało. To chyba Damian Buczma był tym, który przewinił w narożniku boiska i będzie groźna sytuacja. Taki krótki ruch, można powiedzieć. Trzeba uważać, bo jak to mawiał jeden z klasyków, 2-0 to najniebezpieczniejszy wynik świata. Jeszcze sędzia nie pozwala rozpocząć. Będzie tutaj na pewno wrzutka w pole karne. Trzeba uważać. Wiemy, że są zawodnicy w Kaliszu, którzy umieją grać głową. Teraz jeszcze dośrodkowanie, jeszcze strzał. Berger teraz wybija futbolówkę, ale zamknęli nas w takim hokejowym zamku tutaj zawodnicy z Kalisza. Jeszcze Twardowski gra tam ze Staszakiem. Staszak cały czas utrzymuje się przy piłce. Trudno mu ją odebrać. Jest dośrodkowanie. Luis Enriquez na spółę z Kozłowskim. Szymandera teraz na uspokojenie. Jest tutaj Pawlak. Przytomnie głową Furtak poza swoim polem karnym. Grają gospodarze. Na szczęście umiejętnie Buczma na spółę z Enriquezem. Teraz Chyżyk ma więcej miejsca tam na lewej stronie. Może do środka, do Szymandery. Tak, Kamil ma tutaj Pawlaka, ma to Rado. Decyduje się do Chyżyka. Chyżyk do tyłu, do Buczmy. Szkoda, że troszkę zabijamy tą grę ofensywną. Wiem, że wynik tu jest najważniejszy, natomiast wydaje się, że ta trzecia bramka załatwiłaby tutaj sprawę i chyba powinniśmy jej poszukać. Natomiast starają się kontrolować ten mecz, starają się utrzymywać przy piłce nasi zawodnicy, nie dopuszczać rywala do stwarzania jakichkolwiek sytuacji. Szatkowski troszkę teraz niepotrzebne zawahanie, na szczęście dobrze znalazł Damiana, ten do Szymandery, z powrotem do Enriqueza. Wiśniewski do Kozłowskiego, sam tutaj Kuba, czy zdąży z tą piłką? Tak, zdążył, utrzymał ją w boisku. Do przodu teraz do Torrado, Waliś tutaj nie przejął. Pawlak, ładnie teraz Chyżyk, ależ w ostatniej chwili Owczarek tam, bo już oko w oko z golkiperem gospodarzy stawałby Max Chyżyk. Jeszcze Torrado, jeszcze Chyżyk, jeszcze przechodzi z wodem, jeszcze utrzymuje się przy piłce, jeszcze raz tańczy. Nie było tam przewinienia, może teraz Pawlak, ależ odskoczyła mu ta futbolówka. Ładnie, ładnym rajdem popisał się tutaj Max Chyżyk. Wydawało się, że był faulowany. Może gdyby się wcześniej przewrócił, faktycznie sędzia zdecydowałby się odgwizdać, natomiast za wszelką cenę starał się utrzymać przy piłce, utrzymać na nogach i koniec końców nic z tej akcji nie wyniknęło. Buczma do tyłu, do Enriqueza. Widzimy już tam zmiana przygotowana w naszych szeregach. Aleksander Kaptur będzie tym, który za chwilę wejdzie na boisko. Tymczasem Kozłowski do Szymandery, ten z powrotem do Kozłowskiego, ten do Kabaja. Grają warciarze, Kabaj do Bergera. Jeszcze zryw tutaj Bergera, odzyska piłkę na pewno Mikołaj Berger. Jest tutaj Wiśniewski Adam, będzie strzał, będzie strzelał, ależ... Chyba poradził sobie z tym Marcin Furtak, przenosząc futbolówkę nad poprzeczką. Będziemy mieli rzut rożny. Szkoda, wydaje się, że Adam Wiśniewski mógł więcej wyciągnąć z tej akcji. Taka kopia niemalże sytuacji, po której Kamil Szymandera wpakował piłkę do bramki, bo też tutaj od tej prawej strony wyłożenie na 11 metr i strzał tym razem poradził sobie z tym bramkarz gospodarzy. Jest rzut rożny, jest Max Chyżyk, to on będzie zaraz centrował na pole karne. 73 minuta, już krótkie zagranie z Torrado. Ładnie tutaj Torrado! Wydawało się, że dobrze tutaj ze zwodem do linii poradził sobie Brian, natomiast ostatecznie uciekła mu ta futbolówka i od bramki za chwilę gospodarze. No i zapowiadana zmiana.
Adam Wiśniewski, to on opuszcza boisko. 73. minuta spotkania, odnotujmy. Adam Wiśniewski, dobre zawody, zwłaszcza w pierwszej połowie, chociaż żółta kartka, ale trzeba przyznać, że zostawił sporo serducha, żeby w tym środku pola tutaj pobiegać. No i Olek Kaptur melduje się na boisku. Już grają gospodarze. Staszak do Owczarka, szerzej tam do Dylewicza, jest przy nim Chyrzyk, dośrodkowanie Dylewicza, dobrze poradzili sobie z tym warciarze. Torrado do Enriqueza, Buczma, pressing teraz w wykonaniu KKS-u, Chyrzyk ładnie ze zwodem, tyle że nie w tę stronę. Enriquez, to on tutaj największy spokój chciał do Kaptura. Troszkę za daleko, za mocno i od autu już KKS walić. To on teraz wprowadza tą futbolówkę. Dobrze wyszedł tutaj Jakub Kozłowski. Kamil Szymandera faulowany, tak jest. Nie, grać dalej, pokazywał sędzia. Teraz dopiero zdecydował się użyć gwizdka. Druga zmiana w zespole gospodarzy. Boisko opuszcza z numerem 9 Nikodem Siwiera. A na murawie, zaraz jak tylko ustalę, to Państwu powiem, Bartosz Kozikowski z numerem 21, błąd teraz Chyrzyka, daleko mu odskoczyła ta piłka. Kozikowski, to on ma szansę teraz, na szczęście był Enriquez i umiejętnie jakby tutaj poradził sobie ze swoim rywalem. Błąd teraz w wyprowadzeniu piłki, natomiast próbujemy ją odzyskać. Dobrze tutaj Berger na spółkę z Torrado, zmuszają do dłuższego wybicia golkipera gospodarzy. Walić do Furtaka. Daleko Furtak. Jest tutaj Kabaj. Brawo, Bartek Kabaj. Na wyprzedzenie. Lepiej od Kamila Webera i od autu zaraz. Masz Kadrowicz. Pokazuje się Kaptur, pokazuje się Pawlak, ten drugi wariant wybrał Kabaj. Dobrze, Pawlak utrzymał się przy piłce. Szymandera do Kozłowskiego, ten jeszcze głębiej do Szatkowskiego i gramy ze spokojem znowu od tyłu. Kozłowski raz jeszcze do naszego bramkarza. Nie bawimy się tutaj, nie ryzykujemy, ależ Luis Enriquez teraz jakby nie miał układu nerwowego, jakby ze spokojem wiedział, co doskonale chce zrobić i to zrobił. Dobrze, teraz Szymandera takim balansem ciała zmylił przeciwnika do boku, do Buczmy, ten do Enriqueza. Pokazał się ładnie Kaptur. Dobrze do Kozłowskiego, jest tutaj w środku Berger. Kozłowski do Enriqueza, ten do Szymandery, najniżej teraz ze środkowych pomocników Kamil na takiej pozycji numer 6. Teraz Kozłowski do Kabaja, jest tutaj Bartek na tej prawej stronie, nie zdecydował się jednak na rajd, zagrał bezpiecznie z Luisem, ten do Buczmy. Buczma do Pawlaka. Pawlak, jest tam Chyrzyk, jest Buczma. Teraz troszkę gapiastwa naszych zawodników. Na szczęście nie poradzili sobie też z tym gospodarze i od autu za chwilę warciarze. 78. minuta rozpoczęta, więc 12 minut. Do zakończenia tego spotkania, przypomnę, 2-0 w Kaliszu, kapitalny wynik, dający nam 3 punkty. Teraz Chyrzyk, to on, ależ troszkę za delikatnie do Pawlaka, utrzymuje się jednak Grzegorz przy piłce. Teraz do boku, do Buczmy, Buczma. Chyrzyk ładnie się tam pojawił.
zabił, sporo krwi psuje Maksiu w drugiej połowie zawodnikom z Kalisza Kozłowski. Daleko tam do Chyżyka, niedokładnie, i stracona piłka, już walisz. Teraz troszkę za krótko. Szymandera na ślizgu, grają gospodarze, jest Twardowski tutaj do środka, jest dośrodkowanie, ależ tam niebezpiecznie, kotłuje się dobrze w tym wszystkim Jakub Kozłowski, kaptur, to on teraz, niedokładnie Staszak do Karasiewicza, Karasiewicz do Twardowskiego. Kabaj teraz tam gdzieś ostemplowany przez Twardowskiego. Gramy jednak dalej. Dylewicz. Prawa strona. Staszak, dobrze. Kaptur odzyskał tą piłkę. To jednak na chwilę znów grają gospodarze. Walisz. Coraz częściej rosły stoper gospodarzy się zapędza tutaj w pole karne. Warciarze już grają. Dylewski tam na prawej stronie, przeszkadza mu Chyżyk. Utrzymują się jeszcze zawodnicy KKS-u przy piłce. Cały czas grają tamtą prawą stroną. Teraz jest dośrodkowania. Niebezpiecznie skozłowała ta piłka przed Szatkowskim. Natomiast wydaje się, że w pełni kontrolował futbolówkę nasz golkiper. Już daleko, już gdzieś tam do Pawlaka, kapitalnie Grzegorz do kaptura. Ten do Chyżyka nieco za mocno i od autu gospodarzy. Kolejna zmiana w ich szeregach. Widzimy też, że zmianę przygotowuje sztab warciarzy. Najpierw jednak gospodarze, kapitan drużyny Kamil Przysiecki opuści boisko. A Kamil Szczepański będzie tym, który zamelduje się na boisku. Walić. Do boku tutaj, do Twardowskiego. Jest wyłożenie przed pole karne, niebezpiecznie. Było niebezpiecznie, ta piłka takim kąśliwym uderzeniem zmierzała gdzieś tam w kierunku lewego słupka bramki Piotrka, natomiast minęła ten słupek na nasze szczęście. Dobrze tutaj Michał Jackowski wyłożył tę piłkę przed pole karne i tam uderzenie na nasze szczęście niecelne. Już widzimy Kacpra Piotrowicza, to on przy linii bocznej. Pewnie Mikołaj Berger będzie tym, który opuści murawę. Bergi, tak już sygnał z ławki. Dziękujemy Mikołajowi i Kacper Piotrowicz tutaj na to lewe skrzydło. Witamy Kacpra. Charakterystyczne spuszczone gety. Miejmy nadzieję, że dobrze nam tutaj się pokaże w tych ostatnich 10 minutach meczu zawodnik, który trafił do nas z Ostrowa przed rozpoczęciem tego sezonu. Tymczasem dośrodkowanie, Luis Enriquez. Jeszcze tutaj walczy kaptur, ładnie się zastawił. Jackowski jednak górą, do boku Dylewski. Jeszcze szerzej, będzie szansa na dośrodkowanie. Dobrze tam właśnie Piotrowicz przeszkodził trochę. Teraz Staszak, jedno kółko, drugie kółko. Przy nim Torrado.
jest Dylewski do tyłu, do Owczarka, ten do Walisia, zmienią stronę tutaj szerzej, Twardowski dobrze się zastawił teraz, natomiast Kuba Kozłowski kapitalnie dzisiaj w tej obronie. Troszkę krótko Chyżyk do Kabaja, poradził sobie jednak Bartek z tym, zostawił Kuba piłkę bramkarzowi, Szatkowski do Buczmy, Buczma z powrotem do Szatkowskiego, trzeba wybić tą piłkę niepotrzebnie, tutaj chyba troszkę się bawimy w naszym polu karnym, mówiłem, że ta murawa nie należy do najrówniejszych i wszystkie takie zabawy są ryzykowne. Dobrze, teraz Kabaj od nóg Twardowskiego i od autu za chwilę Warciarze. 84. minuta spotkania, więc 6 tutaj minut plus to, co doliczy główny arbiter. No i będziemy wracać do domu jakże szczęśliwi. Mówiłem o ważnym meczu, mówiłem o randze. Przypomnę wczoraj potknięcie drużyny z Łęki Opatowskiej. W tym momencie, gdybyśmy tutaj dowieźli ten wynik korzystny do końca, robi się 4 punkty przewagi, a więc naprawdę i aż 11 nad trzecią Krobianką Krobia, więc można powiedzieć, że kapitalna sytuacja. Nie muszę Państwu mówić, jak wszyscy tęsknimy za tą większą piłką, za tą czwartą ligą. Wydaje się, że takie miasto jak Śrem to must be ta czwarta liga. No i zawodnicy tutaj, trenera Michała Mocka, robią wszystko, żeby faktycznie tą czwartą ligę nam tutaj wrócić. Od autu Kabaj jest do Kaptura, ten do Torrado do Kabaja, utrzymujemy się tutaj przy piłce, jest już Pawlak w polu karnym, gdzieś tam nastrzelił nogi rywala i od autu za chwilę raz jeszcze Bartek Kabaj. Pokazuje się tutaj Torrado, pokazuje się Kaptur, Kabaj gdzieś tam chyba do Torrado, tak, jest przy piłce Kaptur teraz, ładnie się tutaj przedarł jeszcze taką piłkarską siatką, wpadł w pole karne, natomiast stracił równowagę i ostatecznie stracił też futbolówkę. Karasiewicz, to on zaraz wznowi z autu. Dobrze, tutaj Kuba Kozłowski na spółkę z Kamilem Szymanderą. Rzut z autu dla Warciarzy. Raz jeszcze Karasiewicz. Czy tam opozycję Kaptur, dobrze, wyłuskał tą piłkę, jeszcze Kabaj, jeszcze Chyżyk, dobrze do Kaptura, dobrze Olek tutaj utrzymał się przy futbolówce i Enriquez do boku, Buczma. Jest tam szerzej Piotrowicz, zerwał się Kacper, do niego piłka, ruszył troszkę za daleko miał do tej futbolówki, ale dobry pomysł. Wiemy, że dopiero co zameldował się na boisku, a więc na pewno tych sił ma zdecydowanie najwięcej. Już grają zawodnicy z Kalisza. Dobrze Buczma tam przeszkadza. Dobry mecz w wykonaniu Damiana, już pomijając bramkę, którą strzelił w pierwszej połowie, ale trzeba przyznać, że zamurował tą lewą flankę tam i to, co się wydawało najgroźniejsze przed meczem, że te prawe skrzydło kaliskie, to faktycznie, można powiedzieć, Damian sobie z tym radzi znakomicie. Trzecia zmiana w zespole Warciarzy. Max Chyżyk, to on opuści boisko. Dziękujemy Maksiu za dobre spotkanie. Asysta przy golu Kamila Szymandery. Widzimy Mateusz Janyga, to on teraz tutaj zmieni naszego
skrzydłowego. Już Szatkowski, już ta piłka ustawiona, już będzie daleko eksponowana, pewnie gdzieś tam na Pawlaka. Szymandera i Pawlak, gdzieś tam na rękę spadła ta piłka naszego napastnika i już grają gospodarze. Karasiewicz do Owczarka. Owczarek jeszcze bliżej, jeszcze jednym zwodem. Dobrze, gdzieś tam Jackowskiego znalazł, ten do Dylewskiego jeszcze szerzej. Będzie szansa na dośrodkowanie. Brawo, brawo, Piotrowicz. Dobrze uniemożliwił tutaj to zagranie. Buczma do Pawlaka. Poradził sobie Grzesiu z tą piłką, ale szkoda, bo że tutaj Walisz jeszcze asekurował i tak naprawdę uniemożliwił naszemu napastnikowi przemknięcie się dalej. Od autu za chwilę warciarze już zmęczenie, już widać jak głęboko oddychają, już te kroczki nie tak szybkie, już nie tak dynamiczne to wszystko, no ale przecież już ponad 85 minut w nogach, więc absolutnie mają prawo czuć już zmęczenie. Enriquez daleko do Torrado, dobrze przyjął piłkę Brian. Od autu za chwilę warciarze. A jednak zmiana decyzji, jednak zawodnicy z Kalisza. Dziwienie się, bo liniowy pokazał ewidentnie aut dla nas, główny, natomiast aut dla gospodarzy. Jeszcze żółta kartka dla Buczmy. Chyba jakieś tam komentowanie decyzji sędziego, troszkę chaosu, ale faktycznie pogubili się tutaj sędziowie. Niepotrzebnie chyba skomentował to Buczma i w efekcie czego żółta kartka. Już Owczarek, to on będzie zaraz rozpoczynał. Do Dylewskiego, Owczarek, jest tutaj Waliś, jest Staszak, to on teraz szerzej, brawo, tam Buczma i do Piotrowicza, nie, to Kaptur, Aleksander Kaptur gdzieś tam powstrzymany przez wracającego Staszaka, Waliś. Do boku jest tutaj Karasiewicz, przeszkadza mu Janega. Staszak do Jackowskiego, ten do Dylewskiego. Grają tą prawą stroną gospodarze, daleko ta piłka, teraz błąd Piotrka chyba Szatkowskiego i ten najmniejszy na boisku, mówiłem, Twardowski zdobywa bramkę kontaktową 2-1. No, gapiostwo naszych obrońców na spółkę z bramkarzem, efektem czego już w doliczonym czasie gry bramka dla zespołu gospodarzy. Jeszcze jedna zmiana, Eryk Kaczmarek, jeszcze Kamil Szymandera opuści boisko, a więc zdobywca drugiej bramki, drugiej, która okazuje się kluczową w dzisiejszym spotkaniu, bo już tylko 2-1. Nie wiem, o ile zostało przedłużone to spotkanie. Gdzieś tam nie widziałem, żeby sędzia to sygnalizował. Oj, tu teraz brzydkie zachowanie Walisia. Gdzieś tam w głowę trafiony nasz napastnik. Żółta kartka dla obrońcy gospodarzy. Na szczęście już Pawlak się pozbierał. Niepotrzebnie takie wojskowe chamstwo na koniec.
więc tutaj ewidentnie, no kto wie, czy nawet nie powinno się tutaj czerwienią skończyć, bo ewidentnie celem ataku była głowa naszego zawodnika Enriquez. Dośrodkowanie, ależ myślałem, że przejdzie ta piłka. Jeszcze Piotrowicz, jeszcze tam spróbuje przemknąć. Jest dośrodkowanie, trzeba uważać. Ależ teraz błąd Mateusza Janygi. Przeskoczyła ta piłka nad nim. Patrzy sędzia na zegarek. Jeszcze nie kończy. Jeszcze tutaj pozwoli rozegrać ten aut. Jeszcze walić. Trzeba uważać, trzeba obronić tą ostatnią akcję. Owczarek, pewnie będzie długa piłka, tak też się dzieje, jest tam Buczma po prawej stronie. Brawo, brawo Damian. Jeszcze doświadczenie, rzut wolny wywalczył tutaj nasz lewy obrońca i od rzutu wolnego za chwilę Luis Enriquez. Patrzy na zegarek, arbiter, patrzymy my wszyscy, ustawia piłkę Enriquez, będzie pewnie gdzieś tam daleko, żeby jak najdalej od naszej bramki ta futbolówka wylądowała. Jest ośrodkowanie, jest Pawlak, walczy tutaj jeszcze, dobrze, kaptur. Piotrowicz, to on teraz przy piłce powstrzymany przez wracającego tutaj, ależ teraz gapiostwo, ależ teraz trochę bałaganu na tym boisku i koniec w tym momencie. Wygrywamy w Kaliszu 2-1. Niepotrzebna ta nerwówka na koniec, niepotrzebna ta chwila bałaganu, ten stracony gol, natomiast koniec końców, jakże ważne 3 punkty wywozimy z ciężkiego terenu. Przypomnę, w pierwszej połowie Damian Buczma, w drugiej Kamil Szymandera, w odpowiedzi gol Oskara Twardowskiego i Warta 2, KKS Kalisz 1. 3 punkty wracają do Śremu, mamy lidera i obyśmy go już nie oddali do samego końca. Dziękuję Państwu z Kalisza, Marcin Kowalczyk.